Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagrajmy w Dishonored. Dobra, na razie jest czysto, tak więc to mi się bardzo podoba. Long live the Empress, przekreślone, she was a wench. Wench. W Darksidersach Obserwator użył tego słowa. Jako dziewka, ale no to raczej nie jest nic mega obraźliwego. Zdrowy apetyt 2. To było co? Jedzenie leczy cię lepiej. Okej. Mogę, nie potrzebuję tego aż tak bardzo. Okej. Dobra, i tu już mamy chyba... Dobra, na pewno mamy ostatnie kościane amulety. Ale jeszcze nie mamy wszystkich run. Runa to będzie chyba najwyżej przedostatnia. Bo run było chyba 5 na tym poziomie, a znalazłem dopiero 2. Ty to nawet nie przedostanie, to będziemy lekko w połowie. Ja mogę to zniszczyć. Nie ma to... Problemu. Tam trup. A on może mieć coś ciekawego przy sobie, więc go obadał. Trochę hajsu. Liczymy szczurki. Dziękuję. Oj, proszę, nagle się płaczki, kurde. Zmaterializowały. No ale dobra, jak nie muszę ich zabijać, no to nie będę ich tykał. Jest tutaj coś ciekawego do wzięcia. Są potki. Ta dwójka sama zostaje, to czekaj. Cyk. Możemy ich pozbyć na spokojnie. Jedna. Dobra, już tego śpimy. Ej, no serio nie trafiłem? Śpi. Ty też. Jedna strzałka zmarnowana, no ale trudno się mówi. To widzę flaszkę do odwrócenia uwagi, no już dobra. Trudno się mówi. Kilka pocisków odzyskałem. Z połowa mogę wykorzystać. Piero. No zobaczymy, co się trafi. Widzę więcej, ale... Aha, to się tak długo otwiera w ogóle. Cio. Jednak lepiej ich ogłuszyć. Chociaż kto wie, może gdybym kurde nie rozwalił tego, to by tutaj nie przyszli. A i to się zamyka z powrotem. Nie no, otwieraj. I hop. Kanały wstawi na wall. Zamyka, jesteśmy bezpieczni. O. Miarkowanie. Dobra, bo właśnie już miałem tak, kurde, się zląkam, ale nie, dobra. Tutaj dalej mamy po prostu ten amulet i runy i tak dalej. Amulety, właściwie. Dobra, amulet jeden jest tam. Da się przejść górą, więc zobaczmy. Tutaj zwykły kamyk. Reflektor. Oso. Dobra, to, że strzelałem, mogło być błędem, no ale... W sensie strzelałem z pistoletu, a nie z kuszy, ale... Jestem... Dalej wolę, kurde, wykorzystywać pistolet, kiedy mogę. Więcej skorupiaków, to tego już, tutaj już zdejmę. Monet. Eliksir wykorzystać. No
No, daj mi go. Chcę tam perełkę sobie wziąć. O! Ciekawe, czy to ma jakiś związek z tym ciałem, nie? Dobra, i tu gdzieś chyba jeszcze jeden. A dobra, na sobie się nałożę. Dobra, czyli tym nie daniłem sobie perły. Okej, okay, mam amulecik. Okej, okay, to... Kurde, nie zebrałem tej jednej rzeczy, która była w bazie Dauda. Super, jeszcze jest w sejfie. Jelly, ty durna pało, mam coś nowego dla ciebie. Ta stara wiedźma, babunia Łach, powiedziała mi, że stracisz smak na whisky w miesiącu wiatru, potem twoje oczy przygasną w miesiącu ziaren i wydasz swój ostatni oddech w miesiącu lodu. Jeśli chcesz swoją dolę, wiesz co robić. 13 miesięcy. Jak ustalono dawno temu, jest 13 miesięcy, z których każdy ma 28 dni. W ostatnich godzinach roku na Drewident odtrąbia ucztę zatracenia. Okej, okay, czyli po prostu muszę dopasować te numerki. Zobaczmy to jeszcze raz. Czy to jest dziennik? Nie, to jest w notkach. Miesiąc wiatru, miesiąc ziaren, miesiąc lodu. Miesiąc wiatru, 2, 4, 5. 5, 2. 5, 2, 8 chyba. Otwieraj. Amulet. Denerwujący cel 2. No, to mnie jakoś mega nie jara, bo nie używam tego amuletu, no ale... Niech ma. Czy niech sobie jest, to możemy zamknąć. Tutaj teraz muszę się cofnąć, żeby zgarnąć Irunę i drugi amulet, ale... Ale też nic ciekawego więcej tu nie ma, poza tymi skorupiakami. Tym skorupnikami. W ogóle nazywam to naprzemiennie, bo nazwa jest po prostu podobna. Skorupiak, skorupnik, jakby co tak... Ja wiem, że skorupiak to jest na przykład homar, no ale... No mówię, podobne nazwy, dlatego to tak... Dlatego mi się to myli. Ja nazywam naprzemiennie. Dobra. Runa tam, amulet tam. Okej, okay, widzę, bardzo blisko są od sam siebie. Czekaj, co? Sprawy nie zabili 5 swoich sprzymierzeńców. Ej, co? Ale... Ale jak? You're the mask guy's been taking down all the lords and ladies. No way through this gate unless you got the sewer key. Only one place to get that key, and I wouldn't go there. Not for all the gold in Dunwall Tower. Not again. Maybe you could pull it off, though. Something attacked us in the distillery. It used the rats. I know it sounds crazy. And then it run back under the streets. So we come down here to kill it, Slackjaw leading the way. Went bad. I barely crawled out. Don't know what happened to Slackjaw. He had the sewer key, though. O ej, nie no, nie gadaj, że Slackjaw, kurde, nie żyje. Then rats. Rats everywhere. Slackjaw chased deeper into the sewers. Oh shit. Oh shit. No mam nadzieję, że Slackjaw, kurde, żyje. Jednak on był, kurde, z pokoziomkiem. Pomógł nam z celami. Czy to jest Pendletonami? Już do kanałów jest tam. Tam skąd przyszedłem. Dobra, czyli za tą bramą jest chyba ta. Ale proszę, czyli tutaj, gdzie dopiero co byłem, to muszę iść dalej. Co ja tu ominąłem? A, no tak, całe to przejście. Okay, więcej skorupników. Da. Nie. No kurwo! Traf! Bełtów odzyskałem, widzę. Ale niewiele więcej. Idziemy dalej.
Aha, pod wodą nie mogę? Nie. Nie mogę? Nie, nie mogę używać pod wodą. Znaczy wróć, mogę użyć, ale pod wodą to nie ma efektu. W ten sposób powinienem uformować to zdanie. No. Okej. Okay. Klucz jest gdzieś tam. Czek sokołowa w takim razie. W ogóle to jest to, ja życie tracę tylko na tych skorupnikach, nie? I czasami od upadków, ale jeszcze nigdy nie straciłem życia. No tak, normalnie na save'ie, przez to, że mnie, kurde, ktoś zaatakował na przykład, nie? Dobra, co jest tutaj? Otwarte. Tutaj, o, ostre sprężynowe, moneta. Od babuni! Hey! Someone kill this crazy witch! I can make you rich! Quiet now. Granny needs to concentrate. Don't kill me! Granny Rat, stop! Stop what you're doing! Can't we at least talk about it? My knife's gotta be nice and sharp to cut into your skeleton, Slackjaw. Nice and sharp. Dobra, Slackjaw żyje, jest jakiś plus. Urywek niezatytułowanego rękopisu zapisanego bazgryłami. Mocniejsze niż rzeźby kościane, czaszka pełna sprytu, żółć wieloryba, stos kości, do połysku odrapane, rozpal ogień, rozpuść tłuszcz, czarną ślinę z gęby spuść. Niech zakipi, pióra ptak z szalonym okiem upadły na ziemię. Czy ziarna, pokrzywa, kolczatka, wrzuć te kolcowiny, zmieszaj odrobinę. Look around. Wow! There's a cameo of a young girl. It's her. Destroy it with the furnace. Says in one of her books it's the only way to get rid of her forever. I know the cameo don't look like her. But it's supposed to be her, when she was young. That's where she gets her powers. Throw it into the furnace, burn the cameo, and you kill her. Now Granny is going to kill you, just like all the others. What will I... Dobra, no wiadomo, to jej nie zabiło, ale... Tak, tak, nie zginęła, ale przynajmniej się jej pozbyłem na jakiś czas. Że lewiatan to już chyba było. Tak. Kamea babuni, strzałka usypiająca. Pomóż tak, Joel. Kamea babuni, łach. Do tego. Ja pierdolę, ile szczurów. Obrazek. Dobra, ej! Zabierać się ode mnie! Dobra, czekaj, kurwa. Włóż kamę na razie. Are you fucking serious? Now you'll see what I can do. It's too late for him, and it's too late for you. Dobra, zregenerowałem się. Co teraz? Tired? Too bad for you. Granny doesn't need rest. Ow! You're a fool to try to help him. Na razie. Co
Ta, naprawdę nie chcę wiedzieć, co tu się miało stać. Co tam, mordo? Wanna know something funny? When we were kids, we were all scared of Granny Rags. Thought she was a terrible witch. Then we grew up and figured she was just a sad old lady. We were right the first time. Now ain't that funny? I owe you. This won't even the score, but it's all I got left. Luck to you, Corvo. Proszę, wszystkie misje poboczne. To mi się podobuje. Bo wiecie co? Zużyję sobie po prostu kilka tych pocisków, bo i tak to się dzieje. Tutaj. Strzykamy. Nie, nie to, nie to. Wyciągę, wyciągę. Dobra, no i spoko. Otwieramy. O, proszę. Mamy runę i pewnie będzie pogadanka z odmieńcem. Tak sądzę, po tych fioletowych ozdóbkach. Sextant kogoś tam, nie doczytałem. Mapa kontynentu. Piórka, czyli niewiele warte rzeczy, mówiąc krótko. Tranu. No i z tej strony to będzie wszystko. Jest kapliczka. Pogadajmy. You find your way into such interesting places, Corvo. At the eye of the storm, raging between Granny Rags and this man who has lived his whole life with a cleaver in one hand and a bottle in the other, crawling out of those flooded ruins. Winding your way back to the pub where you last saw Emily. Where is she now? How does it feel now, knowing your allies betrayed you? Strange how there's always a little more innocence left to lose. And Dowd, the man who killed the Empress. You had him in the palm of your hand, and you let him walk away? You fascinate me. No tak to jest. Czy tak to jest, no w sumie to jest to, ale niewielu byłoby w stanie, wiecie, po odnalezieniu albo wręcz spotkaniu się twarzą w twarz z zabójcą, na przykład swojej ukochanej, przebaczyć mu i po prostu pozwolić mu odejść. Ale cóż, no ja zdecydowałem, że Corvo nie zabije właśnie tego. Nie zabije Dowda. No i zobaczymy, może mi się to opłaci. Dobra. No okej, okay, jesteśmy tutaj. Spoko. Okej, okay, typ w ogóle to widzę, że się zawinął stąd totalnie. Pytanie, czy uciekł, czy... innego. Zobaczmy. Jedna runa, ostatnia i przedostatni chyba kościany amulet, tak mi się wydaje. Brama blokowana. Wyjście z kanału jest tam. O, to są ziomeczki, to są chyba ocaleńcy. Albo nasi ziomeczki, albo kto, jakieś nasze ziomeczki z pubu. Zobaczymy zaraz. Więcej skorupników, czyli więcej hajsu potencjalnie. Plus 100. No ja... Nie no, kurwa, nie wierzę! Daję to do góry, on ciągle w dół strzela! Ile tu był, tu wyjebałem na to? Autosave jest na szczęście z tej strony, więc się nie mam co martwić. Tylko nie wiem, dlaczego słyszę duże ilości szczurów. I to raczej nie jest wina tego, że jesteśmy w kanałach. Dobra.
Serio tylko w jednym była perła? No come on. Dobra. Są ocaleńcy, czyli, krótko mówiąc, nie są to osoby wrogo do mnie nastawione, to mi się bardzo podoba. Bo mam 5 eliksirów sokołowa, to są może lepiej będę je oszczędzał. Nie, właśnie. O, akurat bełty do kuszy. Bardzo ładnie. Teraz nie mogę tutaj łaść tak po prostu. A jest runa. Niżej. Trzecia runa, ostatnia na levelu, więc bierzemy podmuch. Naciśnij lewy trigger, aby wyzwolić potężny podmuch wiatru, który zwali z nóg twoich wrogów i rzuci nimi. Ponadto ta moc dławi ogień. O, to ciekawe. Roztrzaskuje drewniane drzwi, zdmuchuje pociski, tak jak strzały z powrotem we wrogów, którzy je wystrzelili. Na drugim poziomie moc rzuca wrogów pobliskie ściany z zabójczą siłą. 4 runy to kosztuje. Kto wie, może jeszcze zdołamy to ulepszyć. O, to chyba akurat podka sokołowa jedna jeszcze. No, tutaj nie przejdę, bo jest za ciasno. Ale to nic. Tutaj granat. Muszę uzupełnić ten jeden, no ale... A, bo dobra, cofnę się po niego jeszcze. Nie jest daleko. Chodzę tu i powinno gdzieś tutaj leżeć. O, właśnie. Cyk. Ja proszę bardzo. To było dziwne. Pusto. No dobra. Zgarnąłem co chciałem. Idziemy dalej. A, jeszcze ten amulet jeden. Gdzieś w tamtą stronę. Więcej skorupników. Dobra, tutaj nie ma dalszego przejścia, jak rzucę granatem, to raczej tego nie zmienię. Chociaż... trzeba sprawdzić. No nie. Czyli muszę liczyć na to, że tutaj gdzieś będzie przejście. Czyli zobaczmy ten podmuch, ile to kosztuje. Tylko to nie tutaj, tylko w mocach. Koszt many wysoki. Okej, czyli... tyle samo, co chyba zakrzywienie czasu. Ej, no bez jaj! No celowałem przecież w tego skorupnika! Jak to spudłowało? Ej, to jest to i dlatego ja wolę czasami zatrzymać sobie po prostu czas w trakcie tego, nie? Jest to po prostu bardziej ten. Bardziej opłacalny. Proszę bardzo. Jeden strzał. Drugi strzał. Trzeci strzał. Została tylko jedna. O, poprawka, jednak nie jedna. To więcej ich tu jest. Ten jeden jeszcze został. Serio, z tego nic nie wypadło? Come on! Ej, nie to się miało stać. Nie wiadomo, z bombą mi policzyło to jedno, no bo... Ej, ładnie, skrytka z amuletem, to mi się podoba. Dwie sztuki. Wyjdźmy, zabierzmy amulet. Rączy wojownik. Wyciągnięta broń nie spowalnia cię. Brzmi ciekawie. Bo nie do końca wiem, jak rozumieć ten amulet. No, wiedziałem, że się otworzy.
A wiecie, co jest ciekawe? Że to, kurde, że to wydaje dźwięk jak Predator. I ten też, kurde, nic sobie nie ma. No, come on. Dobra, zejdę? Zejdę. No i okej, to już by było wszystko. Ostatnie runy, ostatnie amulety. W tej misji oczywiście. Zgniłe gruszki, no to nie wiem, czy powinieneś to jeść, korwo, no ale... Jak se tam chcesz. Pusto. No i do pubu. 26 minut i koniec misji, dobra, okej. Okay. Myślałem, że zrobimy tutaj coś innego. Gdzie no... What? Ominąłem gdzieś obraz? Gdzie ominąłem obraz tej misji? Okej, okay, to jest na nas szokowane. Ale a propos tego... No dobra, jeden obraz tłumaczy część pieniędzy, ale gdzie ominąłem jeszcze lekko ponad 1000 sztuk złota? Ale gdzie ten obraz? Bo jest, kurde, achievement, żeby wszystkie obrazy znaleźć. No myślałem, że, kurde, uda mi się to zrobić. Za pierwszym podejściem, no ale jak widać, no niestety nie bardzo. Dobra, pomogliśmy zaleńcom, odzyskaliśmy broń. Bo w sumie właśnie mogłem też nie odzyskiwać i lecieć od razu do końca misji, no ale nie. Nie po to tyle inwestowałem w te rzeczy, żeby teraz tego nie używać. Dobra, no, lecimy dalej, trudno. Rozegram po prostu misję ponownie i tyle. Gdzieś ten obraz znajdę. Lojaliści, wróciłeś do pubu Houndpits, aby podjąć trop swoich dawnych sojuszników i dowiedzieć się, dokąd zabrali Emily. Uciekając zatopiony z do dzielnicy, wróciłeś do tej części miasta, gdzie znajduje się pub Houndpits. Zacznij stamtąd, by podjąć trop swoich dawnych sojuszników. Okej, czyli przeredagowane to, co już było. Witaj. Please, no! Oh, it's you, Corvo. Thank the stars. We all thought you'd been killed, except for Samuel. He seemed sure you'd survived. I saw him on the river shortly before the killing began. He was smart enough not to come ashore, but I'll bet he's still out there, looking for you, is my guess. At first, Pendleton said it was time for our bonus. Havelock stood behind them, and at the signal, he shot them each in the back of the head, just like the target drills he used to. Lydia barely had time to scream. I would be dead too. Except Wallace told me I wouldn't be getting anything. Pendleton kept apologizing, saying that no one could ever know about the things they'd done. Martin was drinking and seemed sad. The Admiral was about to shoot Callista. Then he mumbled something about owing her uncle, Captain Kurnow, a debt. They said it was time for Sokolov and went off to his cage. I don't know what happened after that. O kurwa. Wiecie co? Jeśli ja dorwę Havelocka. Poor child. I hope she hid her eyes. The Admiral said that Martin was right. I guess they talked about it. And they started to worry they'd get executed for all that they'd done, going after the Lord Regent and his allies. I suppose it's why they've poisoned you too. Dobra, jeśli dorwę regenta i pozostałych, robię zapisy, zabijam ich, żeby dostać... Nie, ogłuszę ich. Dobra, nie, bo zakładam, że w sumie tamci dwaj to... Tamci dwaj może zostaną zabici też przez niego, chuj wie. Bo sami się... Chociaż w sumie najlepszy outcome był taki, jakbyście sami pomordowali, nie? To byłby najlepszy outcome całej tej sytuacji. Ale jeśli dorwę któregokolwiek z nich, to napierdolę zapisy. Nie ogłuszam ich. Zabiję ich na miejscu, bo oni nie zasługują na to, aby żyć. Nie dość, że najpierw mnie w chuja zrobili tym... tą całą akcją, to jeszcze ten... Co ja to łyknąłem? Nie wiem. To jeszcze ten... To jeszcze... Teraz mnie chcieli, kurwa, rozpierdolić.
Dobra, czy jesteśmy w tym piszczonym? I thought Lydia would squeal on me at the end. She just told Havelock to screw himself and died. Lydia is the only one who ever showed me any kindness. Ale patrzcie to. I don't think the admiral actually knew I existed. You have to understand the criminal. Dobra, super, out. I can hide here for as long as it takes. Seems that no one is safe when a man is that close to a prize like the throne. Criminal mind. Waiting. He's probably watching us right now. With that crazy mask on, creeping closer and closer, ever closer until. Cut it out. What's so impressive about Corvo anyway? Who's he got up against? A couple of high overseers, a couple of noblemen. He could never stand up to men with our training. Well, now I do hope he shows up. I want to see you run crying for the cover of the tall boys out back. Like you were, the other night. What was I supposed to do, stand there and get hit by rocks? They were just kids. They were a gang. I hope Lord Regent Havelock sends the tall boys in to level the place. It's gonna be- What was that? Uwaga ogólna, wypatrujcie członków spisku, niektórzy wciąż są na wolności, w przypadku wykrycia mają być zabijani na miejscu. Przenieście ciała do psiarni, ale poza tym nie mają być ruszane. Piero i Sokołow zaginieni, przesłuchać, a następnie zgładzić. Lydia Wallace znalezieni martwi. Corvo Attano uważane za martwego, uznawać za zaginionego, zabić na miejscu. Samuel zaginiony, zabić na miejscu. Kobieta w wieży to Kalista Karno i ofiara okoliczności, która znalazła się w złym miejscu i w złym czasie. Nie zakłócajcie jej spokoju, ale nie pozwólcie, by opuściła to miejsce. Ona jest pod moją ochroną, ale patrzcie, czyli... Czyli to, że pomogliśmy z tym jej wujem, to teraz tylko na plus. Właśnie dzięki temu, że ocaliliśmy jej wuja, to Havelock jej nie zabił. Chyba Jako mnie zauważy. Chodź. Zabierz. Fuck you! Dziduj. Zaraz siada, myślę. My się przejdziemy tutaj. Potrzeba klucza. Albo... Corvo, I can't believe you're alive. They killed everyone, Corvo. They killed everyone to cover it all up. Then they took Emily with them and they left. I couldn't do anything to protect her. Please find her. Make her safe. Kalisto, nie martw się, uważam, że wciąż jest nadzieja dla Emily Dunwall. Nie wierzę, że Corvo nie żyje. Będę go szukał wzdłuż rzeki, ale jeżeli natrafisz na jego ślad, wystrzel flarę, używając wyrzutni, którą umieściłem w wieży Emily. Wtedy wrócę tak szybko, jak tylko zdołam. Pilnuj, aby ta wieża była zamknięta i uważaj na siebie. Emily będzie cię potrzebowała, gdy to się skończy. Mamy klucz do wieży. But Havelock will use Emily like a puppet to his own advantage. Something changed in the Admiral as soon as the Lord Regent died. It had been building up. Martin was acting strange, going quiet if any of us were near, whispering late into the night with Havelock and Pendleton while you were out doing the real work. I think they realized they were one step away from holding the same position the Lord Regent had, and worried they'd be held accountable for what they did here, as the Loyalists. They would have killed me too, but Havelock spared me. Out of respect for my uncle, I believe. Please, talk to Samuel and the others. Someone must know where they're going. Find Emily. She's suffered through so much, and she's got no one else on her side except you. Samuel set this here in case you returned. You can use it to call him. He said he'd come quickly. Hopefully there's a place he can dock where the watch won't see him. Pewnie tak, ale jednak... Może najpierw spróbujmy się stąd wszystkich pozbyć, a potem dopiero wezwijmy Samuela. Dobra, czekaj.
Dobra, nie strzelał we mnie, strzelał dalej w tamto. Zwolnienie osłony? Okej, okay, może lepiej nie. Właśnie, Emily miała być tutaj. Update. The men are still trying to penetrate the workshop. Close up tight. You think Piero Joplin's inside? Crackpot, natural philosopher? There is evidence that Anton Sokolov was held here against his will for some time. We can't determine what happened to him. I'll bet my commission is if so, arrest him. But I don't want him harmed until I get to the bottom of all this. Careful, the place may be booby-trapped and I want him alive. What else? Yes, sir. The servants were all executed shortly before we arrived. Looks like a think naval get cutlass your own squad and a after what happened missing. Last night? Chances are very good. Ran amok before he left. Turn this building inside out, and it goes without saying, this area is sealed. Stealth walkers at all points. And stay vigilant. Corvo's the most dangerous man in the Empire now, and he has nowhere else to go. Okay. He'll try to bother us again. I guess he holds a grudge. Ludzie, chyba też żarty stoicie teraz. Śpi. Śpi. Dobra. Tego sobie zabiorę pistolet. To też. Ty śpi. Dla czystej pewności też sobie pozabieram. No, oczywiście, że jej nie ma. Corvo, pamiętasz jak wspominałam o specjalnym rysunku, na jakim pracowałam dla ciebie? Oto on. Nie wiem dokąd poszedłeś, ale mam nadzieję, że gdy wrócisz, zobaczysz go i ci się spodoba. Chcę go zabrać do Dunwall Tower z nami. Tej nocy wszyscy zachowują się dziwnie. Samuel szeptał do Kalisto wyrzutni flar, które miała użyć, by go wezwać. Powiedziała mi, żeby zamknęła na klucz drzwi do mojej starej wieży. Słyszałem, jak admirał mówi innym, że wyjeżdżamy tego wieczora do miejsca zwanego latarnią na wyspie Zimoskółki. Liczę na to, że wrócisz, zanim tak się stanie. Okej, okay. No to już wiemy przynajmniej, gdzie się znajdują. Nasi sprzymierzeńcy. Tutaj mamy rysunek, oczywiście w całości, tak posklejany, ale nie powiem, no ładnie jej to wyszło. Powiem, jak mnie ci typiarze irytują, no to ja jak wolę ich nie zabijać. Czy sobie wiecie, nie dokładać. Attention Dunwall citizens. Hiram Burrows, formerly the Lord Regent, has confessed to heinous crimes against the people of Dunwall. He shall be confined to the zobaczmy teraz w środku, co się kryje. Pewnie kolejna notka od Havelocka tym razem. Skoro Emily właśnie nam napisała, liście, że wyjechali do latarni, no to raczej Havelocka tu nie znajdziemy. A szkoda. Ale obczajmy tutaj całą resztę. No patrzcie, tutaj pusto. Tutaj. Też pusto. O, plan jakiegoś prototypu. Ciekawe czego. Obezwładni osobiście wszystkich warsztatów. Zakończ oblężenie i zapewni bezpieczeństwo znajdującym się w środku dwóch filozofów natury. No myślę, że warto jednak ich kurde uratować. Mieć pewność, że przeżyją. Bawię sobie trochę many. Nie zużywać teraz tego remedium. Okej, okay, opcjonalne, czyli zakładam, że oni mają jakiś plan, żeby ich wszystkich albo zabić, albo obezwładnić, tak normalnie, ale... Nie wiem. Jakby się będę nic pierwszym. Czyli dobra, zobaczmy jeszcze raz. Zakończ oblężenie. Wejdź do środka przez balkon od strony rzeki. A mogę nie? W sensie, mogę nie iść w tego? W ten... konkretny ten? Po prostu dla odbudowania. Okej.
bezpieczni. Ale z jakiejś ryby to bym chciał tutaj zobaczyć, nie? Tu wiadomo, tutaj nie przepłynę. No ej, what the fuck is that? Zakrzywiamy czas. Teraz spróbujemy się dostać do środka w ciągu tych 8 sekund. Okej, nie wiem co teraz zadziałało, ale manu dostałem full. A to chyba ten subgradowany ten. Subgradowany amulet. Zobaczmy tutaj tą notkę jeszcze. No dobra, to jest dalej, to jest to co było wcześniej. Oczywiście, że notka, tak jak sądziłem, tylko i wyłącznie. Chodź tu ze mną. Cisza. Tylko pocisk się przyda. A jeszcze więcej pocisków. Pewnie zostałem po tej akcji z bonusem, czy tam awansem dla innych. Rozkazy Havelocka dla strażników. Kapitanie Manning, doszliśmy trupem spisku do pubu Handpits. Poszukajcie tam filozofów natury Piero Joplina i Antona Sokowa. Zróbcie co będzie trzeba, by zabezpieczyć wszelkie materiały odnoszące się do ulepszonego płynu pylonu elektrycznego, który konstruowali. Przepytajcie ich dokładnie, a gdy będziecie mieli pewność, że macie wszystko, co wiedzą o pylonie, przeprowadźcie egzekucję obydwu. Sprowadźcie pylon do mnie razem z jego papierami i nagraniami. Być może są oni największymi osobami naszej epoki, ale są także zdrajcami, którzy spiskowali z Korwo, by obalić to cesarstwo. Dopóki nie będziemy pewni, że Korwo i jego współspiskowców spotkał zasłużony los, będę ochraniać cesarzową Emily Colvin w latarni na wyspie Zimoskółki. Okej, okay, czyli druga. Czyli druga wskazówka a propos tego, gdzie się znajdują. Dobra. Zobaczmy tutaj. Proszę, proszę. Co ja tu widzę? A tutaj... No właśnie, tutaj jest to przejście. To sobie oczywiście chętnie otworzę. Tak po prostu, żeby było. Widziałem i Sokołowa, i Piero zesrani ze strachu. Zegarek kieszonkowy. At last. Time to leave this hovel for some place befitting my station. Now all the good families of the Empire will look up to Pendleton. Wallace, before your meeting with Havelock downstairs, I want you to haul this to the boat for me. I'll be recording the most important chapters. Ta. Mam nadzieję, że tam zdechniesz dla własnego dobra, bo stary, jak ja cię dopadnę, to nawet cię kurwa twojego ciała nie znajdą. A rozpad pośmiertny dopilnuje tego. Dobra, czyli tutaj jest tylko przejście. Dobra, czyli wypadałoby jeszcze ocalić naszych filozofów natury. A ten co, nagle się obudził, czy co? Czy to jakiś inny gość? Nie, to jest inny gość, dobra. Dalej nawalają.
chuja widziałeś? Dobra, gdzie jest zapis? Za daleko. Zakrzywiamy. Chyba, czy to na pewno nie ma innego wejścia, takiego od dachu, żeby nie musiał podnosić tych żaluzji? Jakieś okno wywalone albo coś? Nie, czyli muszę podnieść te żaluzje. Okej, czyli on tam kogoś podniósł, pewnie tego tam. Aha, to jest zwolnienie tej osłony. Dobra, to jak mam wejść tam w takim razie? Wali cały czas na koło. Ej, co? Jak? Ej, mi te archiwy lecą normalnie z jakieś totalnie losowe rzeczy. Dobra, pokaż. Przez balkon strony rzeki. Jest rzeka. Nie wiem, coś mi omija? Nie wiem, nie widzę jakiegoś włazu. Co? U nich jest jeszcze runa. O Jezu, o ten balkon chodzi. It's refreshing to converse with someone on my own level. I couldn't agree more. Your expulsion from the academy was a crime against natural philosophy itself. Which you might have pointed out at the time. But it's pointless. Grudge. I want to ask you. About the elixir, yes. And I need to discuss your tonic. Why have you not tried the homeopathic solution? And where am I to find the subjects? I can't recruit from prisons as you do. But it's forced me to work with another agent derived from... The river crusts, yes. I'd guessed as much. But I think our approaches may reinforce each other. This is what we've been lacking thus far. Proszę, jak niewiele trzeba, żeby się dwóch zwaśnionych, kurde, typów ze sobą pogodziło. Well, I knew it was too good to be true. Seems that the conspiracy tried to use old Piero for their own gain and then discard him. But they have erred and delivered to me an ally almost as brilliant as myself. Old Sokolov and I will hole up here until we can blend. The ruffians outside and make for the academy. Dobra, panowie. Pogadajmy. Bo mamy co nieco do nadrobienia. Corvo, good to see that you still breathe. The city would not be the same if you were not with us. I've completed Piero's work on an arc pylon, but only just. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. I've attuned it so that we will be safe from the functions of the device. It will only trigger in the presence of our enemies. This arc pylon is more powerful than the older design. It will function at a greater range, striking down our foes while ignoring us. I need my final sequence, which is recorded in the blueprint for this device. Havelock was inspecting it before the killing started. Return the blueprint to me. It was in his bedroom before he left. Hopefully, it's still there. You may navigate the fields of battle with ease, but Sokolov and I are not as gifted in the same way. Without the Arc Pylon, it is only a matter of time before they put an end to us. We can get this device working,
Or you can go out and remove our enemies one by one, whichever you think is best. Fakt, mógłbym ich wszystkich się pozbyć osobiście, ale po co? Z tego mam was. Astonishing. The arc pylon is complete. Now to activate it. With this device, we can send a powerful electrical signal through the nervous system, merely rendering our enemies unconscious, or they can be reduced to ashes. What is your opinion, Corvo? Spal, uśpi. As you wish, Corvo, we will be far away before any of them regain their senses. Dobra, mam tylko nadzieję, że będę mógł jeszcze z nim pogadać po tej akcji, no bo jednak chciałbym te plany, które zdobyłem wcześniej, wykorzystać. All is ready, Corvo. All that remains is plugging in a whale oil tank to power it. Will you do the honors? When this arc pylon is charged, no one will dare come near us. Dobra, Piero. I'll make what you need as long as I have the necessary materials. Właśnie. Co my tu mamy? Ulepszony pancerz, redukcja obrażeń. Okej, no niewiele więcej zgarnąłem. Dobra, bełty usypiające kupię do fulla, pocisków nie kupuję, żeb granat. No, kupię jeszcze jeden. Ostrze też jeszcze jedno, pociski wybuchowe jedno. Remedium. A, kupię do fulla, co mi tam? Klucz gdzieś pewnie znajdę. Bełty kupmy tak do 20. Albo do 26. No i to będzie tyle. Zwykły pocisk mam w ogóle co kupować, bo tego akurat znajduję pełno. Tak więc. Zakupy i upgrade'y dokonane. Dziękować bardzo. Tylko nie wiem, czy to się tak się po sztukach pojawia, skoro mogę po prostu na przykład, wiecie, wziąć tak na raz i go tegnąć, że dobra, 9, tego 9, tego 5, tego 6, etc. Nie? Dobra. Nasłamy. Potrzebujemy jeszcze jednego zbiornika. Dobrze. W tym razie. Proszę o zbiornik. Zabieramy. Jak wiadomo, z tym jest gorzej, bo się nie da tak normalnie wejść. Pyk. No i dobra. Ty, jak to jeszcze wykorzystać wzmocnienie tych prętów wystających, żeby się bardziej doładować. Simply amazing. It functioned beyond my greatest expectations. It defies description. A device like this will ensure Dunwall's security for a century. Tylko kilku strażników wciąż utrzymuje swoje pozycje. No, aktualnie to chyba żaden nie utrzymuje swoich pozycji, bo wszyscy dostali mocne KO. We once discussed a system of signals to be used in Emily's tower for communication across the river. I wonder if he remembers that. Ciekawe. Dobra, Samuelu. Zapraszam. I can't go with you. I'll be okay here. Just go. Jest Samuel. Dobra, zakładam, że on podpłynie od tej strony, więc też się tutaj pojawię. Chyba, że mogę mu wyjść szybciej naprzeciw. A nie, on tutaj tym razem. Never pays to bet against you, does it? I saw the signal. I knew you'd be back, Corvo. I knew it. We'll need to get out of here soon. The Admiral controls the military now, Martin's high overseer, and Pendleton's in favor with the aristocracy and Parliament. They need Emily, of course.
But if Havelock senses that it's all about to fall down around him, who knows what he's liable to do. Ruszamy na wyspę, czyli pewnie na ostatnią misję fabularną, którą zajmiemy się w kolejnym odcinku i, kto wie, może nawet w kolejnym odcinku już skończymy grę, jeśli odpowiednio szybko dostanę się do tej trójki. Good. Then it's one more trip across the river to where it meets the sea. That's where the Lord Regent was building his new lighthouse. Ought to be something to see. Okej, dwóch widzę. Dwóch znaleziono nieprzytomnych. Pewnie cały czas był to tylko ten jeden na dachu. Okej, większość monet znalazłem. Znalazłem rysunek Emily. Użyłem pylonu. Nigdy nie wykryty. No, to jest naprawdę ciężkie, żeby nigdy nie być wykrytym. No i co? Nikt nie zabity. I to tyle. Więc dobra, rozpoczniemy jeszcze te kolejną misję, ale mówię, jak tam co nieco wytnę, no to raczej będzie spoko do oglądania. Wyspa Zimoskółki, światło na końcu. Przywódcy spisku lojalistów przeniesie się do monumentalnej latarni ostatniego projektu wojskowego obmyślonego przez Lorda Regenta. Pytanie, czy poprzedniego, czy aktualnego. Przytrzymują Emily, usiłując wzmocnić swoją kontrolę nad miastem. Pora skonfrontować się z nimi, postanowić o ich losie i zdecydować o przyszłości Dunwall. This is it, sir. I suspect Havelock Martin and Lord Pendleton landed there a while ago and went into the lighthouse. Knowing them, they're not giving up without a fight. I remember hearing the Admiral and Martin talking about this place as where they'd hold up if they had to. Anybody going in has to breach the fort and the gatehouse. Then there's only one way to the top. All I can say is that it's been a pleasure serving with you. Maybe after all this is settled, we'll see each other again. Good luck, Corvo. If anyone deserves it, you do. Give my best to Emily. After she's on the throne, she won't have time for an old man like me. I knew you were sharp, Corvo. But somehow you managed to get through all this mess without losing sight of what really matters. For that, I respect you. The city's gonna pull itself up, I believe. Too many good people here to let it all turn to ashes. I'd best be going. The battlefield's no place for an old sailor like me. That time is long past. Good luck, my friend. Okej, czyli Samuel odpływa. Ale patrzcie, mieliśmy specjalnie jeszcze zaznaczone, że jest tutaj niski chaos. Mapa obszaru. Latarnia jest tam, a fort jest przede mną. Czyli to jest ponownie opcja do przetestowania, co by było, gdyby był tu wysoki chaos na przykład. No ale cóż, tym zajmiemy się dopiero w kolejnym odcinku. Ode mnie póki co to będzie tyle. No i zobaczymy, co się właśnie wydarzy w samej latarni. Przy dobrych wiatrach może uda się to zrobić w jednym odcinku. No i zakończymy grę. Jeśli nie, no to spróbuję to robić na dwa odcinki po pół godziny. Do usłyszenia i do zobaczenia. Cześć!